witam serdecznie, z tej strony Grosik. Wyjeżdżam właśnie z Lublina i jadę sobie nad jezioro, tylko wyjeżdżam wieczorkiem. Dojadę sobie tam w nocy nad jeziorko. Prześpię się w aucie. Oczywiście mam wszystko gotowe do spania tutaj. I rano o świcie będę sobie chodził po plaży i szukał kapsli. Siemka, już jestem na miejscu na parkingu i będę kładł się spać, chociaż tu dużo młodzieży jakimiś samochodzikami podjeżdża sobie i tutaj bolują jak to w wakacje, co nie? Ale będę próbował spać i wstanę sobie po trzeciej i pójdę na tą plażę. Już obczaiłem, fajnie jest, duża, długa plaża, więc będzie gdzie chodzić. Dobra, do zobaczenia rano. No hej, 3:10, idę sobie na plażę. Pospałem trochę w aucie, ale nie za dużo, bo młodzież balowała na parkingu, dyskoteka całą noc. Ale to nic, rześko jest. No trochę chłodno, ale zaraz się rozgrzeje. Szkoda, że bliżej auto nie można podjechać, ale to nic. O kurczę, morda mi się że jeszcze bym pospał z 3 godziny. Ale nie ma czasu. No i jest plaża. Wygląda. Plecaczek sobie tutaj postawię. No jeszcze mało widzicie, pewnie bo ciemno, ale już kaczki gotowe są. Pierwszy sygnał, jeszcze ciemno. 10 groszy. Ale już jest, pierwsza monetka. We'll be right back.
tym razem 2 grosze. Za 5/4 jest. Ale już jasno. I przyjemnie się robi. I kolejna monetka. Znowu 2 grosze. I jest kolejna złotóweczka. Mała przerwa na wzmocnienie się. Nawet fajnie tutaj jest, tylko wody trochę mało. Ale dobrze, bo może coś być na tej plaży. Tylko całe dzisiaj nie dam rady zrobić. No i proszę bardzo. Ciągnik. Nie czarny, ale fajny. Sygnał jak na monetę był. Sprawny. Jest kolejna monetka. Tym razem 5 groszy. No i dzisiaj grubo sypie. Tym razem 1 grosz. I kolejna złotóweczka. I złotóweczka następna. Grubszego chyba bilonu tutaj nie ma, dwójek i piątek. No, trochę się buja ten pomost, ale może nie wpadnę. Chcę wam nagrać, jak tutaj fajnie nawet jest. Tylko wody mało. Nie ma za dużo wody w tym roku. Jestem. W końcu pomostu, sobie tam mogłem pójść, ale... Ale po co? Tutaj też jest fajnie. Międzyrzec Burlaski, a tam pan jakieś rybki łowi. Tam stok narciarski, aktualnie nieczynny. A tutaj po tej plaży chodziłem. Za zgodą oczywiście administratora obiektu. Dobra, idę na podsumowanko. Dobra, pierwsza część podsumowania. Jak widzicie, jestem tutaj jeszcze przy plaży. Tutaj jest kosz. Lewą ręką trzymam kamerę, a prawą sypię. Jedna garść kapli. Puszka jakaś. O pasztecie z Podlaski zapewne. Druga garść kapsli. Trzecia garść kapsli. Zawleczek od piwa oczywiście. Czwarta garść kapsli. Piąta garść kapsli. No i zawleczka jeszcze jedna. O, tyle. No było tego śmiecia trochę. A co fajniejszego, to już pokażę w domu, jak umyję te wszystkie pierdoły. No hej, już jestem w domu i takie to będzie podsumowanie. Szału nie było. 5 zł i jakieś groszaczki. No i ten fast track. Ciągnik taki. I tyle, no słabo, ale to nic, to jest tylko zaprawa przed sierpniowymi wyjazdami, które będę prawdopodobnie niektóre robił w nocy nawet, bo nie będę miał czasu, sierpniowo mam dużo pracy, więc wyjazdy będą w nocy, na polach, przy lampce. Na legalu oczywiście, ale po prostu życie zmusza do tego, że będę musiał chodzić sobie w nocy. A ja nie boję się chodzić w nocy po polu, więc czy problem? No, dobra, to tyle na dzisiaj. Kolejny wyjazd będzie jak będzie, a
A na razie wyjazdy na poszukiwania prawdziwe, a nie tylko zabawę, są wstrzymane, bo pola nie są dostępne, a łąki jeszcze nie są skoszone, więc czekam na sygnał. Dobra, do zobaczenia. Mówił Grosik, cześć.